Michał Szewczyk, 24 Gliwice, witam Państwa, a w studiu Marta Golbik, posłanka do niedawna jeszcze Nowoczesnej, od środy Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, w którym momencie uznała Pani, że nie jest już Pani po drodze z tą Nowoczesną, z którą Pani tak naprawdę zaczynała swoją przygodę polityczną niespełna 2 lata temu? Mi jest o tyle ciężko, że ja zakładałam całe struktury i tworzyłam Nowoczesną na całym Śląsku, więc to takie rozstanie z czymś, co się budowało, tworzyło od początku, no to jest jedna z trudniejszych decyzji życiowych. Natomiast gdzieś mogę powiedzieć, że już na początku, jak weszliśmy do Sejmu po paru miesiącach, ten kierunek, w którym poszła Nowoczesna, nie pasował mi i mówiłam o tym głośno, ja o tym mówiłam od samego początku, że na pewne rzeczy się nie zgadzam. W miarę dewastowania naszego państwa przez PiS, co postępowało coraz bardziej, bo zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego, ale to była fala zniszczeń, która przelała się przez w zasadzie wszystkie działy, jakie mógł PiS dotknąć. Mówiłam o tym zarówno Ryszardowi Petru, jak i całemu klubowi poselskiemu, że musimy iść razem, że musimy iść razem z Platformą, bo ktoś musi się przeciwstawić temu, co się dzieje, bo tego się nie spodziewaliśmy w aż tak dużym wymiarze. Ale zdaję sobie Pani sprawę, że spore grono wyborców, które oddały na Panią głos, a w samych Gliwicach to było ponad 5000 osób, oddawało ten głos na jedynkę Nowoczesnej, nie tyle na samą Martę Golbik, co na jedynkę Nowoczesnej, bo to miała być nowa jakość w polskiej polityce. Ja jestem odpowiedzialna za to, co mówię, i również za swoich wyborców, bo dostałam bardzo dużo głosów, wiem, że jako Nowoczesna, ale uważam, że odpowiedzialność polityka polega czasem na podejmowaniu bardzo trudnych decyzji. Ja tą decyzję musiałam podjąć i uważam, że decyzja polegająca na tym, żeby odejść od Nowoczesnej Ryszarda Petru po bardzo trudnym kryzysie, który przeżyliśmy w grudniu, po negocjacjach z Jarosławem Kaczyńskim, które podjął Ryszard Petru, po tym jak, no, nie ma co ukrywać, nie był w stanie powiedzieć słowa przepraszam, co skutkowało późniejszym bardzo dużym konfliktem. Podjęłam taką decyzję. To oczywiście wymagało czasu, to wymagało wielu rozmów, starałam się wpływać tylko na działania Nowoczesnej. Wielokrotnie Pani poseł dystansowała się od Platformy. Co tak. W takim razie ma Platforma takiego, czego nie miała wcześniej, tak? Lider obecny Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, był wicepremierem w poprzednim rządzie. To jest ciągle ten sam człowiek, bo wiem, że Pani wskazuje na to, że Platforma otwiera się na nowych polityków, na nowych ekspertów, na nowych ludzi. Faktycznie dla mnie to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o moje otwarcie się na Platformę Obywatelską, to jest właśnie to clue, czyli zmiana przewodniczącego partii i otwarcie się na, po pierwsze, nowych ludzi, po drugie, za tymi nowymi ludźmi idą też eksperci, bo Platforma w ostatnią środę przyjęła Andrzeja Żońcę, profesora SGH, przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, ale człowieka również związanego z Leszkiem Balcerowiczem, co pokazuje, że otwierają się w tą stronę liberalną gospodarczo u siebie. I ja zresztą mówiłam o tym, chcę dołączyć do tego zespołu, chcę budować to nowe otwarcie również gospodarcze w Platformie Obywatelskiej, bo to jest dokładnie to, co ja chcę robić, to, co czuję. A będziemy mieć nowe otwarcie w Gliwickiej Platformie Obywatelskiej, bo Platforma w Gliwicach to jest ten chyba jedyny w tej chwili w ratuszu głos, który mówi sprawdzam, który w jakiś sposób stara się być opozycją w Radzie Miasta Gliwickiej. Jak Pani się odnajdzie w tym środowisku, bo przecież była Pani, czy jest Pani związana ze środowiskiem prezydenta Frankiewicza? Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy mieli nowe otwarcie, bo tak naprawdę ja dopiero dołączyłam do klubu parlamentarnego. Nigdy nie ukrywałam, że dla mnie Zygmunt Frankiewicz jest osobą bardzo ważną i to się nie zmienia. Natomiast no bo tutaj dostrzegam po prostu takie pewne zwarcie, tak, tego poglądu na to miasto. Nie o to chodzi. To najważniejszą rzeczą, która nas czeka, jest przeciwstawienie się PiS-owi.
I dla mnie to nie są żarty i to nie jest gra polityczna. I tu mówię z pełną odpowiedzialnością. To, co nas czeka, najbliższe wybory samorządowe, będzie wymagało jedności i to jedności wszystkich środowisk. Bo jeżeli podzielimy się na komitety, na partie, zobaczymy jeszcze, jaka będzie ordynacja wyborcza, to doprowadzimy do tego, że oddamy samorządy i wszystkie instytucje związane z samorządami oddamy PiS-owi. I na to nie możemy pozwolić. Dlatego ja będę absolutnym orędownikiem zbliżania wszystkich środowisk, zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej, jak i środowiska prezydenta Frankiewicza i wszystkich innych ruchów. Czyli idąc tym tokiem rozumowania, możliwe, że Platforma wystawi tego samego kandydata, bądź poprze tego samego kandydata, który zostanie namaszczony przez prezydenta Frankiewicza, jeżeli oczywiście dwukadencyjność zostanie wprowadzona w życie. Nawet jeżeli nie zostanie wprowadzona w życie, bardzo chciałabym, żeby tak było i uważam, że będzie to bardzo odpowiedzialne podejście zarówno partii politycznych, jak i środowisk samorządowych, bo tak jak mówię, to jest naprawdę poważna sprawa i o tym trzeba już rozmawiać i takie decyzje trzeba podejmować. I myślę, że każda odpowiedzialna osoba, zarówno należąca do partii, jak i nie należąca do partii, zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba iść razem i trzeba się przeciwstawić temu, co no, niestety może nastąpić w każdym mieście w kraju. Tym kandydatem może być Marta Golbik? Ja nie wiem, kto będzie kandydatem. A kto byłby najlepszym kandydatem pani poseł w tej chwili? Ciężko mi teraz powiedzieć, ponieważ przedstawienie jednego kandydata w tak różnych środowiskach, jak różne partie polityczne oraz środowiska oraz ruchy, organizacje, jest sprawą trudną do wypracowania, więc o tym trzeba rozmawiać i tutaj trzeba wypracować najlepsze rozwiązanie. A gdyby otrzymała Pani taką propozycję, wzięłaby Pani ją pod uwagę? Nie chciałabym teraz o tym mówić, ponieważ nie rozmawiamy jeszcze, nie podejmujemy tej dyskusji i będziemy nad tym pracować. Jeżeli takie decyzje zapadną, to na pewno o tym powiem, ale najpierw muszą to te środowiska ze sobą ustalić, uzgodnić najlepszego kandydata, bo nie sztuką jest przedstawić kogokolwiek. Sztuką jest przedstawić kandydata, który po pierwsze będzie odpowiedzialnym kandydatem i będzie potrafił poprowadzić dobrze nasze miasto, ale po drugie będzie osobą, która wygra te wybory. Bo my nie możemy ryzykować i nie możemy zaryzykować tego, że wystawimy kogokolwiek, kto przegra wybory i odda miasto PiS-owi. Tylko w Gliwicach PiS nigdy nie był silny. Miasto jest uważane za bastion Platformy, a jeżeli chodzi o wybory samorządowe, wybory prezydenckie, tutaj zawsze trzymał się mocno od 24 bodajże już lat prezydent Frankiewicz. Także to jest troszeczkę inna specyfika. Ta nasza gliwicka sytuacja polityczna ma innego hegemona niż w tej chwili w sytuacji krajowej. Tylko że to nie ma znaczenia w kontekście działań podejmowanych przez PiS na szczeblu centralnym, ponieważ no to, że PiS jest słaby tutaj, a może tym bardziej będzie miało wpływ na to, że centrala będzie miała władzę nad naszym miastem. I tak będzie. Jeżeli faktycznie władzę przejmie PiS, to bardzo często, co widać na co dzień w działaniach tej partii, to nie tutaj będą podejmowane te decyzje, to będą decyzje podejmowane na wyższym szczeblu, które będą miały bezpośredni wpływ na nasze życie. Pani przejście do Platformy Obywatelskiej oznacza koniec Gliwickiej Nowoczesnej? Nie, ja koło funkcjonuje i ja bardzo kibicuję Gliwickiej Nowoczesnej. Proszę pamiętać, że mam tam przyjaciół i ludzi, z którymi to tworzyłam, no bo byliśmy od samego początku razem. To są osoby, które ze mną prowadziły kampanię, które ze mną kandydowały do Sejmu. Oczywiście część osób rozumie moją decyzję, część osób nie rozumie mojej decyzji, to jest naturalne. Ale mam nadzieję, że utrzymamy dobre relacje, bo mamy wyższy cel. I no, ten cel, który już wcześniej określiłam i my musimy prędzej czy później pójść razem przeciwko naszemu wspólnemu przeciwnikowi. Więc Nowoczesna w Gliwicach nadal działa i życzę im jak najlepiej. Marta Golbik, posłanka Platformy Obywatelskiej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Szewczyk, 24 Gliwice. Dziękujemy.